Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem odnośnie negatywu, ale nie chciałem zrobić po prostu typowy poradnik, którym pokażę, jak zrobić negatyw, czyli po prostu przeniosę efekt i na tym się skończy. Ogólnie negatyw na klip nakładacie wideo VX, invert i macie tutaj negatyw gotowy, ale my będziemy chcieli wykorzystać ten negatyw do jakiegoś efektu. Z racji, że kilka osób prosiło mnie też o efekty do teledysków, więc dzisiaj zajmiemy się takim typowym efektem do teledysku. Ogólnie będziemy chcieli zrobić jak w podglądzie, czyli do naszego klipu wideo dodać tekst, który jakoś wchodzi. Mój klip wideo nie jest w najlepszej jakości, przez to może też nie do końca fajnie wyglądać, bo są szumy w nim. Ale przy dobrej jakości Full HD waszego klipu będzie wszystko ok, ale niestety nie mogę znaleźć Full HD akurat tego klipu, do którego chciałem zrobić, a nie chcę szukać czegoś innego, mi się to podoba, tylko jakość, nie ta. Także tak, macie swój klip już podzielony do piosenki. Ja mam piosenkę Stay With Me, sam Smith, jak się nie mylę. I do każdego elementu, gdzie zaczyna się Stay With Me, dałem sobie markery. Ale oczywiście, jak widzimy, tekst wchodzi czasami wcześniej, czasami później. Na Stay wchodzi na początku, bo tekst pierwszy musi być równo z piosenką, bo to nie będzie wyglądało jak tak, albo będzie za szybko i piosenka nas nie zaskoczy, albo tak będzie za późno, bo to nie będzie fajnie się jadło, ale potem już można może o nie jakiś długi czas, ale już trochę krótszy, pozwolić sobie na wcześniejszy tekst, a mi sobie już w ogóle dałem wcześniej, bo mi dajemy sobie nasz główny efekt. Także co robimy? Mamy nasz tekst, ja mam tekst zrobiony Verdaną 38 pogrubiona, bo ona jest idealna do grubości akurat do tego, co ja potrzebuję, więc tak sobie zostawiłem. Klikamy sobie na naszym tracku z tekstem Difference. Difference to jest funkcja warstwy, która nam automatycznie robi negatyw. Jak widzicie, wszystko mamy fajnie, ale jak widzimy, te krawędzie, damy sobie na best, może są na full. Może są już ładne, już nie ma jakiegoś takiego zniszczenia jakości w nich, ale ja nie ufam Vegasowi, bo czasami on właśnie z krawędziami ma problem i krawędzie, jak w niektórych porównikach zobaczyliście, są takie twarde, a za ostre. Ja sobie daję blur na całą warstwę, nie jakiś dużo oczywiście, ale tylko tak, aby mi trochę to rozmyło, aby efekt nie wprowadził jakichś dużych zmian, czyli tak na 0,5 sobie dajmy i już nam może tego nie widać, ale krawędzie mamy bardziej rozmyte i według mnie to będzie lepiej i sympatycznie wyglądało. Teraz tworzymy sobie nową warstwę, dajemy sobie podspód i musimy teraz stworzyć nasz taki trójkąt. Jak to robimy? Wbijemy sobie panel generators, solid color, white, dajemy to idealnie podspód, obcinamy na momentach, gdzie się powinno skończyć, tu ściemniamy, gdzie powinno się ściemnić, ja sobie ściemniam w tym momencie. I teraz, jak mamy nasz tekst, to sobie mi trochę tak tylko dajemy, aby było crossfade. I to dajemy sobie trochę dłuższe. Teraz mamy taki efekt. I to nam fajnie teraz robi, bo mamy już jakiś początek. Wchodzimy sobie w video VX. Teraz znajdujemy coś takiego jak cookie cutter. Tak, tutaj. Dajemy sobie diamond. Przenosimy. I już nam fajnie się pojawia. Fiddle sobie zmniejszamy, aby nie było tego. Jak widzimy, mój klip jest chyba 16:9. Musimy się zmniejszyć ten trójkąt, więc sobie size zmniejszamy tak, aby on wchodził tak, jak my chcemy. Według mnie teraz się nie mieści, teraz się też nie mieści. Teraz się mi mieści i powinno być spoko. Tak sobie zostawimy. I teraz też na ten klip dajmy difference. Teraz, jak widzicie, nam się wszystko fajnie odwróciło. Możemy sobie coś gaussian dać, ale ja sobie w tym momencie już nie daję. No ale wy śmiało możecie sobie dać. Teraz mamy tu negatyw, tu nie mamy i w tekście też nie mamy jakby negatywu, bo nam się zwróciło, a tu mamy negatyw. Nie fajnie nam to się robi. Teraz sobie dajemy efekt przejścia, zwykły spin, który nam fajnie zrobi i jak widzicie, ten trójkąt z niczego, tak, aby sobie przesunąć szoku myszy, z niczego nam się pojawi, ten tekst możemy jeszcze bardziej, aby on się nie pojawił w tym momencie. Z niczego nam się pojawia i nasz wzrok zrobi złudzenie, że tekst się pojawia razem z nim, ale możemy też sobie dać równe przejście z tym i też spin sobie dać na tekst, jak teraz zobaczycie, i po prostu nasz tekst
idzie razem z tym. Więc po prostu dowolna forma. W podglądzie mieliśmy bez tego spin, ale w tym sobie zostawmy właśnie z tym spin. Bo to w sumie pokażę wam różne sposoby do zrobienia tego. I mamy teraz nasz tekst gotowy. Dodaliśmy jeszcze trzęsienie do tekstu. Możemy to NewBlue pluginem pobranym zrobić po prostu Active Camera. Ale jeśli nie mamy, to wchodzimy sobie tutaj. Dajemy sobie na przykład góra. Tak. Tak, to po prostu na wyczucie. Musimy po prostu naszym tekstem poruszać. Mój będzie bardzo szybki, tak jak w podglądzie. A w sumie możemy go trochę się spowolnić. To ja sobie go zrobię co dwie. Co dwie w tym zrobię. Teraz kopiujemy to. Klikamy tutaj i idziemy dalej. I idziemy dalej. Niech nam to się kopiuje. Na końcu może być wszystko. W sumie bez różnicy. Nie musi do tego uwagi przywiązywać. I tutaj tak samo. Kopiujemy. Kopiujemy. I kopiujemy. I teraz jak zobaczycie, nasz tekst się już trzęsie trochę mniej niż w podglądzie. I wszystko już zaczyna fajnie wyglądać, ale jeszcze nie ma takiego rozmycia. Nie będziemy to robić jak w trzęsieniu ziemi tym radial, czy linear blur. Dajmy sobie few, video abstract. Tu sobie zaznaczamy insert motion blue amount. Wyłączyłem teraz. Możemy sobie odkreślić tylko ten, po prostu, że klikamy sobie tutaj dwa razy i tutaj dwa razy. I sobie podnosimy tylko to, co nas interesuje. Ale oczywiście możemy podnieść sobie cały track w tym przykładzie, bo to oddziałuje nam tylko też, jeśli zmieniamy na przykład położenie czegoś. Ale zmieniamy położenie tylko tych tekstów, więc się nam zaaplikuje tylko do tych tekstów. Jak teraz zobaczycie, mamy nasz komputer nie gra. Mamy fajny blur do trzęsienia tekstu. Możemy go nawet trochę zmniejszyć, bo jest za mocny. I teraz nam się tekst trzęsie. Powstaje nam fajny blur wokół niego i potem mamy fajny negatyw w trójkącie. Teraz możemy sobie oczywiście kolory dodać naszego traka, zedytować go już jak tylko chcę. Także dziękuję za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że czegoś fajnego się nauczyliście i macie fajny pomysł na tekstowy teledysk. Także do jutra, trzymajcie się.